bez rozliczenia. To musi być wyjaśnione, a przede wszystkim organy ścigania muszą doprowadzić do tego, że konkretne osoby dostaną konkretne zarzuty w tej sprawie. Oto kapłan wymiaru sprawiedliwości. Pan nagrywał swoich kolegów, którzy teraz co prawda wypierają się znajomości, ale o tym jeszcze porozmawiamy. 50 godzin nagrań. Myśli pan, że w którymś momencie pan Mraz poczuł wyrzuty sumienia, czy po prostu zorientował się, że uczestniczy w tak kapłan wymiaru sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej. Jakie były motywacje tego pana i tak naprawdę najmniej to mnie interesuje. Jak się schyli. Że są niezbite dowody na to, że doszło do przestępstwa i to nie będzie miła telenowela brazylijska, te 50 godzin, to nie będzie się pewnie miło oglądało i sympatycznie, ale dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby tę sytuację wyjaśnić od lat. Mówiło się o tym, że Fundusz Sprawiedliwości. Jak ty to robisz? To będziemy wyjaśniać? Służył do